Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadać o swoich początkach w modelingu w Polsce, gdy miałam najpierw 14, a potem 16 lat, gdy drugi raz spróbowałam. Także zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Zobaczycie zdjęcia, moje pierwsze modelingowe zdjęcia z młodości. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria odcinków na temat mojej pracy w modelingu. Zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Jesteśmy na Upper East Side i zabiorę Was tutaj na spacer. Poopowiadam Wam o tym moim modelingu. Akurat teraz jestem pod Kościuszko Foundation, naszego tutaj polskiego budynku, a tam w tyle rozdają jedzenie w kościele. I niedługo będę miała właśnie odcinek na temat biedy w USA, który też polecam obejrzeć, no ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Dzisiaj, słuchajcie, jestem zaraz po chorobie. Przyjechałam tutaj do Fundacji Kościuszko, żeby nakręcić program wideo dla telewizji. I w związku z tym stwierdziłam, że jak już jestem w takim fajnym otoczeniu w mieście, to też się Wam nagram. Mimo że jestem zaraz po przeziębieniu, także nie wiem w ogóle, jak mój głos tutaj będzie brzmieć. Nos czerwony, osłabiona, ale ja bardzo lubię kontrasty, także opowiadanie o modelingu, o mnie młodej, szczupłej i pięknej, wtedy, kiedy jest się tuż po chorobie, jest się osłabionym i źle wyglądającym niekorzystnie, to myślę, że to będzie fajny, fajny kontrast. Trzeba mieć też dystans do siebie, prawda? Przechodzę teraz tutaj w pięknej okolicy i zacznę Wam opowiadać od razu o moich początkach. Przy okazji trochę Wam tutaj tego otoczenia pokażę, bo ciekawszy na pewno niż ja. Akurat przechodzę tutaj koło pięknego budynku, chciałam go Wam pokazać. I zacznę od razu opowiadać o swojej przygodzie z modelingiem. No przygodzie jak przygodzie, bo kupę lat spędziłam, słuchajcie, 15-16 lat pracując w modelingu, także przeszłam na czerwonym, ale wszyscy przychodzą na czerwonym. Wiecie co? Zaczęło się dosyć ciekawie, ponieważ w gimnazjum, miałam właśnie jakieś 14 lat, moja koleżanka powiedziała, że jest jakiś casting, na który chciałaby pójść i mówi, że fajnie by było spróbować jako modelka, że obie jesteśmy wysokie. To była koleżanka z podstawówki. A ja już byłam wtedy w gimnazjum chyba drugi rok. No i stwierdziłam, dobra, pójdę. Słuchajcie, poszłam na ten casting, a tam wielka kolejka. Było tyle dziewczyn, tyle młodych, fajnych, wysokich, szczupłych dziewczyn w kolejce. A ja taka 14-latka, nigdy nie byłam modelkowo szczupła. Całe życie mówiono mi w modelingu, że muszę zrzucić wagę. I nie byłam też specjalnie wysoka, bo 1,76 m to tak. No, modelki generalnie mają około 78, to takie minimum, żeby po wybiegu chodzić. Tam z 75, ja też chodziłam po wielu, wielu wybiegach. Kiedyś zrobię też odcinek ze zdjęciami czy wideo z moich wybiegów. Natomiast ten mój wzrost jednak faktycznie trochę utrudniał. No i utrudniał też fakt właśnie, że nie byłam jakoś strasznie, strasznie szczupła. W sensie byłam szczupła, do dziś jestem szczupła, ale nie byłam modelkowo szczupła. O tak właśnie. Więc nie myślałam, że cokolwiek jakby z tego wyjdzie, prawda? Nie wiedziałam, czego się spodziewać. No i stoimy w kolejce z tą moją koleżanką, z tymi wszystkimi pięknymi dziewczynami. I w pewnym momencie podchodzi do mnie jakaś taka piegowata dziewczyna, śliczna, ale starsza, kilka lat. Tak podchodzi do mnie i nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła. Podeszła do mnie tak i mówi: zawsze masz takie podkrążone oczy? No, zawsze. A to nie szkodzi, podmalujemy cię. Chodź ze mną. I ja takie, co? Co się właśnie stało?
I wyobraźcie sobie, że wyciągnęli mnie za rękę z tłumu ludzi. Tam było, no mówię, 40, 50, 100 lasek. Już nie pamiętam jak dużo, ale była olbrzymie długa kolejka na kilka godzin czekania. No i ona mnie wyciągnęła po prostu za rękę z tego miejsca i mnie gdzieś zabrała. Gdzie mnie zabrała i co się dalej wydarzyło, to wam zaraz opowiem. Tylko wchodzę tutaj do takiej kawiarni, bo przeczytałam online, że mają bezglutenowe rzeczy. Także chcę zobaczyć się, przekonać, czy faktycznie tak jest. Dobra, wyszłam, mieli bezglutenowe brownie, a ja kocham brownie, ale stwierdziłam, kurde, no nie mogę przed moim ślubem tyle wpierdzielać słodyczy, także się powstrzymałam, jestem z siebie mega dumna, z modelingu mi to zostało, jak musiałam tyle chudnąć i odmawiać sobie przyjemności. Patrzcie, jakie śliczne budynki. No i kontynuuję historię. I ta dziewczyna wyciąga mnie za rękę. Zabierają mnie do jakiegoś mieszkania przerobionego na studio, gdzie jest jakaś makijażystka, pani garderobiana, fotograf, oświetleniowiec. No wszystko naprawdę profesjonalnie, dużo ludzi i wszyscy gotowi do pracy. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Wiecie, co się okazało? A jeszcze wtedy komórki, tak średnio z komórkami było, pamiętam chyba, że prosiłam kogoś, żeby do mojego taty zadzwonił i że powiedział mu, żeby się nie martwił, bo córkę ktoś za rękę mu zabrał po prostu z kolejki, z koleżanką. I wyobraźcie sobie, że jestem w tym mieszkanku, umalowali mnie, ubrali i się okazało, że to była sesja okładkowa dla młodzieżowego magazynu Cogito. I wylądowałam w wieku 15 na okładce tego magazynu. Muszę się spieszyć, bo już tutaj światło się zmieniło na zielone, także ci zaczną ruszać. I ruszyli. No i oprócz tego, że na okładce, to jeszcze wszędzie w tym magazynie. Moja w ogóle pierwsza w życiu sesja zdjęciowa, gdzie jestem dosłownie za rękę wyciągnięta z tłumu. Taki niesamowity fuks i może to, jaką taką mam urodę, no, ja zawsze uważałam, że mam dziwną urodę. Nie taką typowo słodko, blondynkowo ładną, ale taką ciekawą. No lubię swoją urodę, ale nie jest po prostu taka sztampowa, zwykła, ładna, po prostu zwykła blondynka. Na pewno da się mnie z tłumu wyhaczyć. O, może tak. Jak to dosłownie się wydarzyło w tym wypadku, także dowód na to, co mówię, jest tutaj w praktyce. Czekam, aż samochody przyjadą, żeby tutaj zacząć. O, teraz będę miała zielone, super. Teraz przechodzę akurat koło Hunter College, a idę odebrać moją kawę i zaraz tam wracam na event. Ten brownie za mną chodzi, czy tam wrócić po tego brownie, czy nie, ale może lepiej nie, faktycznie, żeby w tą sukienkę lepiej wejść. No i pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz w życiu praktycznie miałam taki, wiecie, no, pełny makijaż na twarzy. Zabrali nas, żeby jedno ze zdjęć zrobić w Rynku Wrocławskim. I ja szłam przez to miasto w krótkiej spódniczce, bo mi taką dali, taką sukieneczkę. Do tego jakieś obcasy. Ja mam 14 lat, pełen makijaż, świetna fryzura. Ja też nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak pozować, także ja lubię te swoje zdjęcia, to jest pamiątka po prostu na całe życie. Natomiast fajnie, że już przez te tyle lat się zdążyłam nauczyć faktycznie, jak pozować, jak o co w ogóle chodzi w tym modelingu. A tak to był po prostu no, strzał przypadkowy. I później pamiętam, po tej sesji wróciłam, to jest właśnie ten Hunter's College, po tej sesji wróciłam do kolejki, do stania, bo w końcu nigdy nie weszłam na ten casting, ponieważ zabrali mnie, jak jeszcze zanim mnie zdążyła ta agencja zobaczyć. No i agencja mnie zobaczyła, no i powiedzieli, że no niestety, ale za niska i za gruba. No bo tak jak mówię, to jest inny zupełnie, to nie znaczy, że
w normalnych jakby warunkach na co dzień. W warunkach na co dzień jestem wysoka i szczupła, ale w świecie modelingowym jestem niska i gruba. Więc niestety, ale się wtedy nie dostałam w tym wieku 14 lat, ale pojawiła się kolejna szansa, zupełnie przypadkowo do mnie przyszła, przypadkowo się za to zabrałam, coś się wydarzyło. Mianowicie, jak miałam 16 lat, to mój tato dawał mi pieniądze na taksówkę i mówił, że mogę iść do klubu na imprezę, tylko że mam wrócić do określonej tam godziny, powiedzmy, nie wiem, do pierwszej i mam wrócić tą taksówką, za którą on płaci. No i tak było, że faktycznie chodziłam, zaczęłam chodzić na te imprezy i skumałam się z taką koleżanką, która miała opinię, nie wiem, czy miała opinię, czy po prostu tak ja tak uważałam, czy ona tak o sobie uważała i tak o sobie mówiła. Ciężko mi powiedzieć, od kogo to wyszło, jakby czyja to była inicjatywa, ale po prostu jedna z najładniejszych, najbardziej popularnych, powiedzmy, dziewczyn w naszej szkole wtedy, w gimnazjum. Poszłam w złą stronę, muszę się teraz cofnąć o po ulicy. No i ta dziewczyna, Jezus, jaki inny świat, koleś przejechał na takiej deskorolce z tym, z pilotem. Kurde, po prostu teraz jakby kręcili Powrót do przyszłości, to nie wiem, jakie co by powymyślali, bo to wszystko, no prawie wszystko już jest, nie licząc latających samochodów, na co wciąż, kurde, czekam. Wracając do tematu, bo takie robię oto dygresje zawsze, co zresztą wiecie, jak oglądacie mój kanał, że no i ta dziewczyna właśnie, ta najładniejsza, w szkole zaczęłam z nią chodzić na imprezy. Tam co drugi weekend, w sobotę byśmy poszły do klubu. Wiem, że na nielegalu, bo trzeba mieć 18 lat niby, żeby wejść do klubu, ale były takie kluby, które po prostu nie patrzyły na dowody. Nigdy nie musiałam jakiegoś fałszywego dowodu pokazywać ani nic, po prostu się wchodziło i się imprezowało. No i na jednym z takich wyjść, na jednym z takich eventów, imprezek, okazało się, że był pokaz mody. To było w walentynki, pamiętam. Czyli mamy luty. No gdzie ten mój Starbucks, kurczę? Tutaj? Czekajcie, muszę się skupić na tym najpierw, a zaraz do was wrócę. Udało się. Mam kawkę, mogę lecieć dalej. Wracam tam już do tej fundacji i będziecie moimi świadkami, że nie wejdę po tego brownie do tej piekarni z bezglutenowym brownie. Nie, nie wejdę. O Boże. Trzeba będzie teraz self-control w tym roku do czerwca kontrolować. I wyobraźcie sobie, wracając do historii, że był właśnie pokaz mody i ten pokaz mody był w walentynki, więc zaraz też po świętach. Więc te babki były ubrane w takie absurdalne sukienki jak bombki, że wyglądały jak bombki. I my z tą moją koleżanką, z tą ładną, też celowo oczywiście jej imienia nie mówię i też... A to zaraz zobaczycie zresztą końcówki tej historii, co się okazało z tą koleżanką. O Jezu, jak pięknie widać Chryslera i w ogóle budyneczki. Zaraz was tu przerzucę. No i my troszkę już tam podpite, wiecie, wtedy trochę inaczej było, łatwiej może można było kupić alkohol, albo wyglądałyśmy starzej. Nie wiem, jak to się stało, ale nigdy nie miałam problemu z kupnem alkoholu, jak byłam nieletnia, chociaż wiecie, no kupowałam alkohol, nie wiem, jak miałam 16-17 lat, także nie jest tak, że chodziłam jako 13-latka szukać wódki. Natomiast byłyśmy lekko podpite, no i nagle wyskakują nam te babki przebrane za bombki. No i my się zaczęłyśmy trochę tam chichrać. Trochę hi, 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 ha, ha, ha. Co za absurd. Pokaz nam mody tutaj robią w środku klubu, w trakcie imprezy, co to ma być. No i tak się nawzajem podjudzałyśmy w tym śmiechu jakby. I po tym pokazie mody, babka, która zorganizowała ten pokaz mody, wyszła na scenę. Nie wiem, czy to była projektantka, czy to, chyba miała jakąś agencję, czy współpracowała z agencjami. Już nie pamiętam, jaki był dokładnie jej job description, ale to, co zrobiła, to
powiedziała do mikrofonu, że no, za kilka dni tam w środę powiedzmy mamy casting na modelki w tym i w tym miejscu o tej godzinie. Serdecznie zapraszam spróbować swoich sił w modelingu, zwłaszcza zapraszam te osoby, dla których ta praca wydaje się zabawna i taka, z której można szydzić, zwłaszcza te osoby zapraszam, żeby zobaczyły, czy to jest tak łatwo być modelką. Także od razu taki diss był po prostu w naszą stronę, za to, że się śmiałyśmy troszkę po pijaczku. No i stwierdziłyśmy, dobra, ona dała nam wyzwanie, ewidentnie chodziło jej tutaj o nas, więc... O Jezus, patrzcie, jakie to piękne. The East Pole. Fajne, fajne, że tak po prostu łatwy sposób na uzdobienie sobie knajpki, przez co od razu ci wzrok łapie to miejsce i aż chce się tam pójść. No i oczywiście piękne kamienice tutaj, brownstone. Czekajcie, już wracam do siebie. I wyobraźcie sobie, że stwierdziłyśmy, dobra, jak nas tak wyzywa, znaczy nie wyzywa, tylko w sensie na wyzwanie nas tak rzuca, to okiennice i to jeszcze, uwielbiam okiennice i to jest jeszcze mój ulubiony kolor, jakby ktoś chciał wiedzieć. Miętowy, niebieski, to są moje ulubione kolory. I dobra, stwierdziłyśmy, jedziemy, skaca się do środy, wyleczymy i lecimy na ten casting na modelkę, żeby spróbować. Może my też się nadajemy na modelkę, no nie wiadomo. I co się okazało? Na trzeci dzień castingu jedziemy po szkole na casting i ona mi mówi w autobusie, że haha, ale ten mój brat jest głupi. On mówi, że ty się dostaniesz, a ja się nie dostanę. Wyobrażasz sobie, jakie głupoty gada? Ha, 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 ha. Ja tak sobie myślę, no spoko, no, może się podobam twojemu bratu na przykład, albo po prostu ma takie relacje z tobą, albo po prostu uważa, że mam większe predyspozycje. Jakby ten jej śmiech z tego powodu był troszkę taki, no nie na miejscu, troszkę taki lekko bolesny, jakby traktowała mnie jak swoją dosłownie brzydszą koleżankę, które i ten jej brat mówi takie głupoty, że to niemożliwe, że ona, znaczy, że dla niej to jest niemożliwe, żeby jej brzydsza koleżanka się dostała, a ona nie. Dlatego, co się dalej okazało z tym castingiem? Pojawiłyśmy się na castingu, no i co ja zrobiłam? Przyniosłam swoje kogito, no bo jak już je mam sprzed 2 lat i byłam na okładce, to czemu nie? I przyniosłam to swoje kogido, babka na mnie popatrzyła, po czym powiedziała, że dobra, chcecie umówić na spotkanie z wrocławską agencją modelek i z fotografami, żeby zrobili ci zdjęcia próbne i żeby zobaczyć, czy masz predyspozycje. Ważna rzecz, tutaj koniecznie to zaznaczę dla ludzi, dla matek z was, które oglądają dla swoich dzieci, które chcą pracować w modelingu, albo dla was, którzy chcecie pracować w modelingu, albo po prostu jako ciekawostkę, to koniecznie muszę zaznaczyć, że jeżeli na początku współpracy, chociaż praktycznie w każdym momencie, jeśli agencja jakaś prosi was, żebyście za coś płacili, to jest scam. Agencje nie proszą was o to, żebyście płacili za jakieś testy, za jakieś pierwsze rzeczy jeszcze bez pracy. Później w czasie trwania kontraktu, jak trzeba jakiegoś zatrudnić fotografa na lepsze zdjęcia, to co innego. Ale na samym początku, jak ci każą za coś płacić, to uciekaj, bo to scam. I wyobraźcie sobie, że... pyszna kawka. Zmęczyłam się też trochę tym chodzeniem zaraz po ciężkim dość przeziębieniu. A mojej koleżance natomiast... ta babka powiedziała dziękuję i do widzenia. Także moja koleżanka nie dostała się nawet na tą rozmowę z agencją modelingową. I niestety, ale na tym nasze relacje praktycznie się skończyły. Ponieważ, jeszcze wam pokażę może z ciekawości. Zostawia się też, oprócz śmieci, zostawia się też meble, które jak nikt ich nie odbierze z ulicy, inne, że kto chciał je wykorzystać, tam było akurat krzesło i szafka. Jak nikt ich nie odbierze, to
lądują na śmieciach po prostu, dlatego są koło worków też na śmieci. No i z tą koleżanką straciłam po prostu kontakt i już dzisiaj na przykład nie jest moją koleżanką i przestała nią być wtedy w wieku 16 lat, a to dlatego, że no dziwnie było, no ja czułam po prostu tą jej niechęć do mnie po tym, jak faktycznie stało się tak, jak jej brat sobie w cudzysłowie żartował, co ona uważała, że to są żarty, co sobie brat robi. Także już nie mam w ogóle kontaktów z tą dziewczyną. Przestałyśmy być koleżankami wtedy w wieku 16 lat. Nie z mojej jakby inicjatywy widziałam po prostu, że ona się ode mnie oddala i że mniej już chce mieć ze mną wspólnego po tym, jak ja właśnie ten casting przeszłam, a ona jednak nie. Po tej sytuacji, jak poszłam na tą rozmowę z agencją modelek, to właśnie co usłyszałam? Za niska i za gruba, ale w związku z tym, że miałam ciekawą dla nich twarz i bardzo intrygujący wzrok, sposób w jaki na nich patrzyłam, że tam była taka jakaś głębia w tym, tak mi powiedział ten fotograf, właściciel agencji modelingowej wtedy, że chciałby spróbować zrobić mi zdjęcia właśnie próbne i zobaczyć, jak się ze mną pracuje, jak pozuje, jak wygląda moja skóra na aparacie, na zdjęciach. Co ważne, nie kazali mi za to zapłacić, więc nie, to nie było tak, że ja miałam rozkminę, o, robić to czy nie, że tutaj to tyle kosztuje, że ja tak bardzo tego chcę, więc powinnam zapłacić. Nie, nie, nie. To było na czysto. Jest szansa, nic nie muszę żadnego wkładu własnego w to mieć, czemu nie wykorzystać, nowa przygoda. I zrobiłam to i słuchajcie, miałam swoją pierwszą sesję zdjęciową, po której pamiętam, rodzice mi mówili, że wyglądam jak Kim Basinger, ja sobie mówiłam, że wyglądam jak nie ja, ale generalnie te zdjęcia były na tyle dobre z tej pierwszej sesji, że po prostu zadecydowali, że faktycznie nadaje się. I pomimo tego, że jestem troszkę większa niż inne dziewczyny, mimo że mam rozmiar tam 36, prawda? Pomimo tego, że trochę większa, to dadzą mi szansę i tak zaczęła się moja po prostu kariera, moja przygoda z modelingiem i trwała ona, tak jak mówię wam, z 16 lat. A teraz już doszłam do tej Fundacji Kościuszko, w której będę kręcić dla polskiej telewizji ich wydarzenie tutaj. Dajcie znać, czy podobał wam się ten odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej opowieści o modelingu, bo ja też, wiecie, wyjeżdżałam i pracowałam w różnych krajach. Różne rzeczy robiłam modelingowo, także jest sporo fajnych historii. Dajcie znać, czy chcecie o tym posłuchać. No i generalnie oczywiście subscribe, like, comment. Ja wiem, że to takie jest, że tak cały czas się to powtarza właśnie, żeby subskrybować, komentować, lubić. Natomiast jest to tak bardzo potrzebne, wtedy YouTube bardziej ufa takim wideo i bardziej je rozsyła, pozwalając mi się rozwijać. Także dziękuję wam serdecznie za wszelką pomoc, za obejrzenie tego odcinka i dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego właśnie tego typu odcinek jest fajny, czy nie, gadanie o modelingu, no i czy moje zdjęcia z początku wam się podobały, dajcie znać. Także dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa, pa!